Serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu w ramach cyklu Ratujemy Języki Świata. W tym roku, ten rok jest proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako rok języków rdzennych, pierwszych zagrożonych. Nasz Instytut, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ratuje nie tylko w tym roku języki, ale od dawien dawna, chociażby poprzez to, że je rejestruje i rewitalizuje. Na czym polega rewitalizacja? Opowiedzą Państwu pani profesor Nicole Dołowy-Rybińska, pan Piotr Szatkowski i pan Tymoteusz Król. Pani profesor Nicole Dołowy jest autorką kilkudziesięciu artykułów i kilku monografii pokaźnych na temat języka bretońskiego, kaszubskiego, dolno- i górnoużyckiego, może jeszcze jakieś, szwaliski. Pan Piotr pochodzi z Mazur i zajmuje się językami, językiem mazurskim, a pan Tymoteusz Król od lat wczesnych zajął się ochroną, ratowaniem języka wilamowskiego, czyli rewitalizacją. Prawdopodobnie nie wiedział jeszcze, że tak to się nazywa i po prostu język wilamowski uratował. Jak to zrobił, wam opowie, a teraz już naszym ratownikom oddaję głos. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że przyszli Państwo w piątek po południu posłuchać, co chcemy powiedzieć na temat ginących języków, ich ratowania. Zatytułowaliśmy nasze wystąpienie Od teorii do praktyki i tak właśnie spróbujemy je podzielić. To znaczy ja na samym wstępie zrobię bardzo krótkie wprowadzenie do tego, czym jest rewitalizacja, jaka jest sytuacja językowa świata, co to znaczy zagrożone języki. Następnie oddam głos moim kolegom, którzy mimo że zajmują się badaniami naukowymi dotyczącymi różnych aspektów funkcjonowania języków zagrożonych, czy tych języków, którymi się zajmują, to dzisiaj przedstawią się Państwu w swojej drugiej odsłonie, którą, właściwie swojej drugiej masce, którą również noszą, czyli jako właśnie rewitalizatorzy tych języków. Jak pewnie Państwo wiecie, mówi się, że na świecie istnieje, funkcjonuje około 7 tysięcy języków. Oczywiście ta liczba jest bardzo przybliżona, chociażby dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć, czym jest język, to znaczy, które formy mowy czy mówienia wśród tych 7 tysięcy języków są. Ważne jest to, żeby zaznaczyć, że te różnego rodzaju spisy dotyczą tych języków, o które ktoś się postarał, to znaczy, które ktoś zgłosił do jakiejś bazy, a wiadomo, że nie wszystkie języki świata, niektóre funkcjonujące jako dialekty innych języków, albo jako gwary, albo jako różne inne formy są uwzględniane tutaj. O tym też na pewno moi koledzy Państwu powiedzą. To, co jest istotne, to, że sytuacja językowa świata wygląda w ten sposób, że większość osób w ogóle istniejących na świecie posługuje się bardzo niewieloma językami. Jak Państwo widzicie, tutaj ten duży grafem w dużym uproszczeniu oczywiście przedstawia zasięg 25 największych języków świata. Jeżeli ich jest 25, a mówi nimi połowa ludzkości, to możemy sobie wyobrazić, nawet przyjmując tę uproszczoną liczbę 7 tysięcy, że 6975 języków świata jest przeznaczonych do drugiej połowy, a tak naprawdę 96% języków świata używanych jest przez jedynie 4% ludzi. Co z tego wynika? Wynika z tego, że większość języków świata to są języki naprawdę bardzo małe, używane przez bardzo niewielkie grupy osób. Większość tych języków występuje wyłącznie w formie ustnej, nie posiada formy pisemnej. Czasami starają się o tę formę i w
związku z tym naprawdę te języki są zagrożone. Europa pod względem zróżnicowania językowego świata jest bardzo uboga. Prawdopodobnie szacuje się, że w Europie jest 280-300 języków, z czego jedynie 80 ma jakiegoś rodzaju status oficjalny. Natomiast pozostałe nie są w ogóle uznane oficjalnie za języki. W tej chwili wśród tych pozostałych mamy właśnie na przykład mazurski. I około 1/3 z tych języków to są języki, które można uznać za wymierające. Również szacuje się, że około połowy języków świata przestanie istnieć w XXI wieku, a są to prognozy optymistyczne, a nie pesymistyczne. W jaki sposób szacuje się stopnie zagrożenia języka? Tutaj taką podstawową bazą, która jest używana, to jest ta klasyfikacja podana przez UNESCO, która stopniuje języki na niezagrożone, potencjalnie zagrożone, zagrożone, poważnie zagrożone, prawie wymarłe oraz wymarłe. I jak Państwo przeczytacie sobie te kryteria, ja nie będę o nich opowiadać, można zauważyć, że są dwie najbardziej istotne cechy. Pierwsza, absolutnie najważniejsza, to jest międzypokoleniowy przekaz języka. To znaczy pytanie o to, czy rodzice mówią do swoich dzieci w tym języku, czy zmieniają język na przykład na język dominujący, język państwowy, język bardziej prestiżowy, bo zazwyczaj to się również wiąże właśnie z prestiżem języka. Drugie kryterium, które się tutaj pojawia, to jest oficjalizacja, czyli czy jakieś w ogóle rozpoznanie tego języka, czyli właśnie forma podwyższania prestiżu danego języka. Dlaczego języki umierają? Języki umierają oczywiście dlatego, że ludzie przestają się nimi posługiwać, tak? Bo języki nigdy nie istnieją w oderwaniu od ludzi, którzy się nimi posługują. Do najważniejszych czynników, które teraz już zawężając się do terenu Europy, bo tutaj też można powiedzieć, że ta sytuacja jest dosyć zróżnicowana, jeżeli weźmiemy pod uwagę różne kontynenty, do najważniejszych europejskich czynników, które powodują umieranie języków, można zaliczyć narodową politykę językową państw prowadzoną od XIX wieku. Jest to polityka oparta na przeświadczeniu, że wielość języków osłabia poczucie tożsamości narodowej ludzi, a wtedy, kiedy ta tożsamość narodowa się tworzyła, kiedy bardzo istotną cechą takiej ideologii właśnie państwowo i narodowo-twórczą była unifikacja ludzi i tworzenie wspólnej tożsamości, ta wielość języków wydawała się przeszkodą, która stoi na drodze właśnie do unifikacji i do tworzenia wspólnej tożsamości narodowej. I teraz państwo używało pewnych elementów, przede wszystkim, czy instytucji bardziej, przede wszystkim powszechnej edukacji. Jak państwo, bo wszyscy przeszliśmy edukację szkolną, państwo świetnie wiecie, że szkoła jest najlepszym narzędziem reprodukcji systemu państwowego, najbardziej opresyjnym systemem, a w tym przypadku również systemem narzucania języka narodowego, języka państwowego tym wszystkim grupom, tym mniejszościom, które się tym językiem państwowym nie posługiwały. I mamy tutaj mnóstwo przykładów z terenu Europy bicia dzieci, wyśmiewania ich nie tylko przez współkolegów i współkoleżanki, ale przede wszystkim przez nauczycieli, których misją było właśnie wytępienie używania przez dzieci ich własnych języków, które były językami, można teraz w tych kategoriach się mówi, językami mniejszościowymi. Drugim takim elementem, równie opresyjnym, ale dotyczącym połowy ludzkości, przynajmniej w tamtych czasach, była służba wojskowa, która też powodowała, że żeby można było prowadzić wspólną komunikację, wybierano język oficjalny, język państwowy, natomiast używanie języków mniejszościowych było tępione. Ale oprócz tych takich opresyjnych, instytucjonalnych systemów, bardzo istotne były procesy
które można powiedzieć doprowadziły do tego, że ludzie w którymś momencie decydowali się bardziej lub mniej świadomie na zmianę języka, na język właśnie ten dominujący, język prestiżowy. Tutaj najważniejsze był, wśród najważniejszych była industrializacja i urbanizacja, bo przecież wszystkie języki mniejszościowe, o których mówimy, to języki używane lokalnie, a więc kiedy ludzie zmieniając miejsce zamieszkania, wybierając pracę w miastach, przenosili się, tracili również swoją wspólnotę, tracili możliwość porozumiewania się w swoim języku i zmieniali język na język dominujący. Mamy media masowe, które spowodowały, zwłaszcza radio, które spowodowały, że po raz pierwszy języki dominujące wkroczyły do każdego domu, nawet do tych domów, gdzie mówiło się wyłącznie w językach tych etnicznych, językach mniejszościowych. No i wreszcie wszystkie te procesy, które są związane z globalizacją, zmianą stylu życia, które też doprowadziły do obniżenia prestiżu języków mniejszościowych, ich marginalizacji i w rezultacie przechodzenia na języki dominujące. I teraz skąd się w ogóle wzięła idea ochrony zagrożonych języków? Tutaj trzeba, żeby w ogóle mówić i podchodzić bez takiego sceptycyzmu do tej pracy, którą wykonuje bardzo wiele osób w tej chwili na świecie, jest pewne założenie ideologiczne, którego podstawą jest przekonanie o wartości każdego języka jako z jednej strony niepodważalnego systemu, z drugiej strony jako prawa każdego człowieka do posługiwania się swoim pierwszym językiem, językiem swojej grupy, językiem, z którym w jakiś sposób się utożsamia. To jest przekonanie o tym, że zachowanie różnorodności językowej świata jest równie ważne, co zachowanie różnorodności biologicznej świata, a nawet, że te dwa aspekty idą w parze, dlatego że ochrona dziedzictwa kulturowego i dziedzictwa językowego wspomaga czy funkcjonuje łącznie bardzo często właśnie z ochroną lokalności, lokalnego ekosystemu. Wreszcie takim momentem, który doprowadził do tego, że zaczęto myśleć też o tym, że ochrona języków jest bardzo ważna, było takie intelektualne zrozumienie faktu, że ta decyzja ludzi o zmianie swojego języka i przejściu na języki dominujące nie była decyzją dobrowolną, ale że zawsze była podparta jakiegoś rodzaju panującymi przekonaniami, które w tym naszym języku socjolingwistycznym nazywają się ideologiami językowymi. Była oparta na relacjach władzy, konieczności podporządkowania się i różnego rodzaju przymusu, w tym przymusu ekonomicznego czy politycznego. I wreszcie coś, co może wydaje się dzisiaj oczywiste, ale z czym bardzo długo polemizowano, to przekonanie, że wielojęzyczność jest pozytywna i to zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie społecznym. I teraz powiem trzy słowa o tak zwanym odwracaniu zmiany językowej, czyli tym, co prowadzi do rewitalizacji języków. Skąd ten termin odwracanie zmiany językowej? Zmiana językowa to jest to przejście z języka mniejszościowego, języka etnicznego na język dominujący. I teraz badacze się zastanawiają, a praktycy rewitalizacji robią to wśród swoich wspólnot, w jaki sposób tę zmianę językową można odwrócić, a więc doprowadzić do tego, że znowu w tych językach będzie się mówiło. I tutaj te stopnie, które tutaj Państwu przedstawiamy, one odnoszą się do takiej jednej z najważniejszych teorii Joshua Fishmana, właśnie stopni odwracania zmiany językowej. Ja tutaj przedstawiam to w lekkim uproszczeniu. Przede wszystkim wychodzimy z takiego założenia, że język może znajdować się w różnym stopniu tego swojego zagrożenia. Jeżeli w danym języku już prawie, danym językiem już prawie nikt się nie posługuje, wówczas konieczne są różnego rodzaju działania służące dokumentacji tego języka, ale też rekonstrukcji języka w
we współpracy z najstarszymi przedstawicielami danej grupy, którzy jeszcze w tym języku się posługują, a może posługiwali się nim jako dzieci. Ta praca bardzo często jest trudna, ale również terapeutyczna niekiedy dla tych osób, które decydują się na taką współpracę przy rekonstrukcji języka. To są różnego rodzaju działania kulturalne w języku, które pozwalają temu najstarszemu pokoleniu na zaktywizowanie swojej pamięci językowej i używanie tego języka, który bardzo często jest już językiem zapomnianym, językiem, którego dawno nie używali. Takim centralnym punktem w odwracaniu zmiany językowej jest odtworzenie międzypokoleniowej wspólnoty opartej zarówno na rodzinie, jak i na sąsiedztwie, czyli na tej lokalnej wspólnocie, która mogłaby służyć jako baza, jako podstawa do odbudowania przekazu międzypokoleniowego języka. Ponieważ dzisiejszy świat jest wysoko upiśmieniony i używamy pisma przy każdej możliwej okazji, również niezbędna w tym procesie jest edukacja, czyli uczenie się tego języka w sposób bardziej sformalizowany, zarówno na poziomie właśnie jednostek, jak i na poziomie takim systemowym. I tutaj ta edukacja, jeśli chodzi o języki mniejszościowe, może obejmować różne poziomy. To mogą być sporadyczne lekcje dla dorosłych czy młodzieży poza oficjalnym systemem. To może być nauczanie języka mniejszościowego jako obcego albo jako drugiego w publicznych szkołach, albo też w takim najlepszym wypadku to może być nauczanie dwujęzyczne albo też w tak zwanym systemie immersyjnym, czyli zanurzeniu w języku, kiedy nie tylko ten język jest nauczany, ale również staje się tym narzędziem, żeby w nim nauczać wszystkich przedmiotów, tak? Czyli nie tylko uczymy języka na przykład Wilamowskiego na lekcji języka Wilamowskiego, ale po wilamowsku uczymy chemii. Takim poziomem wyższym, do którego osiągnięcia potrzeba już czegoś więcej niż jedynie zaangażowania wspólnoty, ale również pewnych uregulowań prawnych, jest możliwość posługiwania się danym językiem w miejscach publicznych, w pracy, w mediach, administracji i wreszcie tym najwyższym poziomem jest uznanie tego języka albo w państwie, albo w regionie jako języka współoficjalnego. A więc rewitalizacja to są różnego rodzaju strategie i działania, które mają na celu przywrócenie zagrożonemu językowi funkcji i dziedzin używania tego języka wśród tej grupy, która się nim posługuje, posługiwała lub osób zainteresowanych, ale to jest więcej, to jest poszerzanie zakresu tych domen, stwarzanie tak zwanych nowych użytkowników języka. Tutaj po angielsku to brzmi znacznie lepiej, bo jest ten taki termin, który jest używany, new speakers. Mamy termin native speakers, a to są ci nowi, nowomówcy danego języka. Najczęściej stosowanymi strategiami jest edukacja, jest też zapewnianie wizualnej obecności na terenie, gdzie język ten jest albo był używany, oraz jakiegoś miejsca dla tego języka w życiu publicznym. Tutaj ogromna jest rola nowych mediów, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza jeżeli mówimy o młodym pokoleniu. I tak jak powiedziałam wcześniej, tym najważniejszym momentem, kiedy można by było powiedzieć, że język jest przynajmniej na pewien czas uratowany, jest przywrócenie międzypokoleniowego przekazu danego języka, co jednak jest niesłychanie trudne. To może się okazać wyzwaniem, które nie zostanie nigdy spełnione. Dlatego jeżeli mówimy o rewitalizacji, zakładamy też pewien taki optymizm w tym działaniu, który jest oparty na tym, że każdy krok, każdy jeden nowy użytkownik danego języka, każde zapewnienie miejsca dla tego języka w jakimkolwiek miejscu, jakiejkolwiek domenie, gdzie mógłby być używany, jest już jakimś sukcesem. I teraz przejdziemy do praktyki i oddam głos Tymoteuszowi Królowi.
Skakumt chyba by sła ferciła w chudam pływowym swojej kuma, a nych tawoch kuza do swoich hogetyn. To było po wilamowsku. Chciałem powiedzieć, że najpierw opowiem trochę, jakby czym są Wilamowice, skąd się to wzięło, a potem jak, że tak powiem, ja się tam znalazłem i zacząłem się tym zajmować. Wilamowice zostały założone w XIII wieku przez osadników z zachodu. Wilamowice leżą dokładnie w połowie drogi między Bielskiem Białym a Oświęcimiem. To było w XIII wieku księstwo oświęcimskie, które było takie trochę jakby autonomiczne. Później należało pod króla czeskiego, później znowu było w Królestwie Polskim, a później w Cesarstwie Austriackim, Austro-Węgierskim. Wilamowianie na samym początku byli rolnikami, później zaczęli tkać i przewozić swoje materiały i sprzedawać w całej Europie. No i też tutaj to jest ważne, dlatego że kultura wilamowska bardzo dużo z kultury zachodnioeuropejskiej, oprócz tego, że ci osadnicy przyszli z zachodu, nie wiemy do końca skąd. Jedni twierdzą, że bardziej miejsce, bardziej teren obecnej Holandii, inni, że bardziej Niemiec północnych. No, to teorii jest tylu, ilu naukowców, którzy się tym zajmowało. Tu na zdjęciu widzimy rynek w Wilamowicach. Właśnie Wilamowice były wsią, natomiast dzięki temu handlowi, dzięki temu tkactwu w 1808 roku Wilamowianie wykupili się z poddaństwa, a 10 lat później otrzymali prawa miejskie. Żeby otrzymać prawa miejskie, musiał powstać rynek. Tu widzimy z lewej strony na dole, że rynek stoi w szczerym polu, bo Wilamowice są małe, wtedy miały 1500 mieszkańców, ale, że tak powiem, aspiracje były do czegoś większego. Z takich wyróżników Wilamowic, poza językiem, który był używany cały czas, oprócz niego, znaczy on był używany i w kościele, i w szkole, oczywiście w kościele poza łaciną, w szkole był też używany, natomiast w 1875 roku zaczęto wprowadzać język polski do szkoły i do kościoła. Oprócz tego właśnie język wilamowski był takim pierwszym jakby wyróżnikiem, jakby jak się usłyszało wilamowian, to już było wiadomo, że jest to język no, dla innych niezrozumiały. Natomiast drugim takim jest strój. Jest to strój, który jest też tak samo różny od okolicznych strojów, jak język wilamowski od okolicznych języków. Trzeba też pamiętać, że Wilamowice leżą w miejscu, które dawniej było bardzo wielokulturowe. To znaczy to jest poza tym, że idealnie na granicy Śląska i Małopolski i też w zależności kto pisze, to jedni uznają, że Wilamowice to Śląsk, inni, że Małopolska. Do tego wszystkiego jeszcze obok była tak zwana bielsko-bialska wyspa językowa, czyli Bielsko-Biała i wsie okoliczne, to obecnie wchodzące w skład tego miasta, to mówiło się tam w dialektach różnych języka niemieckiego. No i w samych Wilamowicach była dość duża społeczność żydowska mówiąca jidysz, więc jakby to wszystko się tam na siebie nakładało. Ale właśnie ten strój, który z takich ciekawostek, tu po prawej stronie mamy strój na ciężką żałobę. Ciężka żałoba była biało-różowa, lekka żałoba biało-niebieska. Po wyjściu za mąż kobiety nosiły na głowie czepce zawsze, żeby wyjść z łóżka jeden, żeby wyjść z domu trzy, na niedzielę siedem, na Boże Ciało do 12. Także to było takie, tu widzimy jak te czepce są zakładane. No więc to jakby też była taka zasada, że im bardziej dalej położonego miasta, tym na większe okazje te rzeczy były. Czyli na przykład panna młoda miała chustę przywożoną z Istambułu, a na Boże Narodzenie noszono spódnice, które szyte były z materiałów z Paryża, na niedzielę z Wiednia, a do kopania ziemniaków z Krakowa, tak, takie było podejście. Ale właśnie to polegało głównie na tym, że im droższy materiał, tym była tym większa okazja. Natomiast to było wszystko podyktowane tym, że Wilamowianie byli właśnie bogaci i byli jednocześnie zamknięci i otwarci. Znaczy oni byli, ponieważ to była kultura jakby taka właśnie bogatych ludzi, to było zamknięte. Natomiast oni handlowali i podróżowali po całej Europie, więc to nie było nic konserwatywnego, tylko właśnie takie korzystanie, powiedzmy, z tego, na co sobie można pozwolić w szerszej Europie. Też taki zwyczaj śmiergustu czasami słychać o Wilamowicach w poniedziałek Wielkanocy. Natomiast najważniejsze tutaj jest to, że Wilamowianie byli pod naporem dwóch nacjonalizmów, nacjonalizmu niemieckiego i polskiego. Właśnie pod koniec XIX wieku zaczęło to być w Wilamowicach coraz silniejsze. O ile wcześniej ci naukowcy niemieccy czy polscy, no nie tylko naukowcy, ale coś tam, powiedzmy, osoby, które coś tam sobie pisały, czy pamiętnikarze, czy podróżnicy, pisali o Wilamowicach jako o czymś dziwnym. Znaczy, że Wilamowianie to są potomkowie Anglików, że to są potomkowie Burgundów i Wandalów, albo że
tutaj przyszli z nie wiadomo kąd, natomiast później zaczęto już konkretnie przypisywać Wilamowianów różnym narodowościom. Oczywiście Niemcy uważali, że Wilamowianie to Niemcy i pochodzą z niemieckiego jakby korzenia, natomiast polscy naukowcy znowu jakby umniejszali tą germańskość Wilamowian, pokazując, jakie były wpływy języka polskiego. Takim przykładem, a Wilamowianie zresztą mieli sami swoją narrację, jak się czyta, to często i Niemcy, i Polacy są zdegustowani tym, że mimo wielu akcji, które przeprowadzali w Wilamowicach, Wilamowianie cały czas uznają się za Wilamowian i Niemców, i Polaków za kogoś obcego. I takim przykładem jest Kościół, bo nie będę już w te nacjonalizmy wchodził, Kościół w Wilamowicach, który Wilamowianie, ponieważ Wiedeń był dla nich symbolem jakby ideału miasta, Wiedeń leży zresztą 350 km od Wilamowic, no i Wilamowianie stwierdzili, że chcą zbudować kościół taki jak Stefan's Dom w Wiedniu, na co był sprzeciw władz polskich, władz kościelnych, gdzie był zakaz budowy tego kościoła, ponieważ wygląda zbyt niemiecko i luterańsko. Natomiast znowu Niemcy pisali o tym, że dużo ładniejszy jest starogermański, nordycki kościół drewniany i jego należy zachować, a tu obok zakrywają go jakieś zimne, brzydkie mury nowoczesnej świątyni. Także sami Wilamowianie, jak widać, nie byli zrozumiani przez ani jednych, ani drugich. To też doprowadziło do problemów później. W 1939 roku, bo ile ta propaganda i polska, i niemiecka w Wilamowicach była silna, zresztą ta polska silniejsza, gdyż i kościół, i szkoła były ostatecznie polskojęzyczne. W 1939 roku część Wilamowian wzięto do Wojska Polskiego, następnie wkroczyły wojska niemieckie. Okazało się, że większość Wilamowian uciekła na wschód, ale jednak wrócili. Kiedy wrócili, no, Niemcy stwierdzili, że Wilamowice to osada germańska, w związku z tym wszyscy są Niemcami i jest przymus podpisywania folksisty. W momencie, kiedy ktoś nie podpisał tej folksisty, to ginął, znaczy był wywożony do obozów w Dachau, w Mauthausen, a później także w Auschwitz, który zresztą leżał ten obóz 15 km od Wilamowic. Niestety, znaczy stało się właśnie w ten sposób, że były te cztery kategorie folksisty, bo często też tutaj, często jakby w tej polskiej narracji się nie rozumie tych folksist, tak? Folksista od razu kojarzona jest z jakąś tam zdradą, zresztą to u Piotrka na pewno też jest ważny temat, bo to na Mazurach było podobnie. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że na terenach, które były przyłączone do Rzeszy, tak jak Wilamowice, i zwłaszcza na terenach, gdzie ludzi uznawano za potomków Germanów, to nie była kwestia przynależności, że ktoś się chciał po prostu dopisać do narodu niemieckiego, tylko to była kwestia tego, że uznawano niepodpisanie folksisty za zdradę i to wtedy jakby to było dużo gorzej. Więc w Wilamowicach pierwsza kategoria folksisty, czyli Niemiec angażujący się, powiedzmy, czy jakieś tam, jakichś poglądach politycznych, powiedzmy, właściwych dla tamtych czasów, takich nie było w Wilamowicach. Folksista dwójka, czyli Niemiec czystego pochodzenia, to było jakieś 20% Wilamowian. Folksista trójka, czyli Polak zdolny do zniemczenia lub spolszczony Niemiec, to była cała reszta Wilamowian. I folksista czwórka, tylko jedna osoba, czyli ksiądz de facto, który był przyjezdny. Trzeba pamiętać o tym, że zresztą, że te folksisty to też to pochodzenie niemieckie to głównie polegało na tym, jeśli ktoś był bogaty, to miał folksistę dwójkę, jak ktoś był biedny, to trójkę, tak? Więc to takie było podejście. Natomiast do czego zmierzam, że przychodzi rok, Wilamowianie mogli wysiedlać mieszkańców okolicznych wsi i zajmować ich majątki, bo chodziło o to, żeby Polaków, powiedzmy, z tego terenu usuwać i zastępować Germanami, jednak nikt z Wilamowic się nie zdecydował na taki krok. Natomiast w 1945 roku, po wkroczeniu Armii Czerwonej, kiedy Wilamowice jakby zostały objęte tą władzą, znaczy mieszkańcy okolicznych wsi objęli władzę w Wilamowicach, gdyż Wilamowianie nie mieli polskiego obywatelstwa. Władza ta centralna jakby nie organizowała wysiedleń w Wilamowicach, natomiast większość wysiedleń zorganizowali mieszkańcy okolicznych wsi. To były tak zwane dzikie wysiedlenia, nie skonsultowane z władzą w Warszawie.
Tam jeszcze, jakby tam, tam to było bardzo skomplikowane, ale jakby efekt tego był taki, że zabroniono używania języka Wilamowskiego, chodzenia w strojach, a osobami, które pilnowały, żeby nikt po Wilamowsku nie mówił, które biły, które tam rozbierały kobiety ze strojów i tak dalej, to nie byli żadni działacze, powiedzmy z zewnątrz, tylko to byli właśnie mieszkańcy okolicznych wsi, co dodatkowo jakby było jakby dodatkową traumą. Oczywiście były i Wilamowianie byli i w obozach, tu jest zresztą scena z przedstawienia pokazująca obóz w Jaworznie. I język został zapomniany, znaczy zabroniono używać tego języka, były rodziny, które mówiły, natomiast ogólnie było to na zasadzie, że prawie wszyscy umieli, ale nikt nie mówił, gdyż było to widziane jako coś złego, coś, co ściągało uwagę niepotrzebną w tym okresie. I kiedy ja miałem, nie wiem, 10 lat, znaczy ja jak byłem mały, to pamiętam, że babcia rozmawiała z sąsiadkami po wilamowsku, no i ja też się jakby nauczyłem w ten sposób, natomiast babcia specjalnej uwagi do tego nie przywiązywała, to znaczy ona nawet chyba trochę nie chciała, znaczy to było wyraźny, był taki komunikat, rozmawiajmy po wilamowsku w domu, ale na zewnątrz to już różnie bywa, natomiast później ja stwierdziłem, że jest to mój język i że zauważyłem, że ten język zaczyna wymierać. Zresztą jak byłem dzieckiem, to mi się wydawało, że skoro w Wilamowicach mamy język wilamowski, no to nie wiem, obok są Dankowice, że tam na pewno mają swój język dankowski, że obok są Pisarzowice i też mają swój, no bo to było takie dla mnie naturalne. Potem się okazało, że jednak nie. No w każdym razie ja zacząłem nagrywać babcie, potem koleżanki babci, potem koleżanki koleżanek babci i kolegów i tak się w końcu stało, że nagrałem około 1500 godzin z setką osób mówiąc. Dzisiaj większość tych osób już nie żyje, ale część jeszcze żyje i nadal, że tak powiem, z nimi się spotykam, bo ta rewitalizacja językowa to jest właśnie nie tyle działanie jakby naukowe, co takie praca z ludźmi i to właśnie jest ważne w tym, żeby nie robić tak, że się kogoś wykorzystuje i nagrywa i znika, tylko właśnie, że ten kontakt musi być cały czas i że to się z tymi ludźmi człowiek zaprzyjaźnia, czy wchodzi w jakieś bliższe kontakty i to też powinno być, żeby była obustronna jakaś taka korzyść. I tak oprócz tego, że zacząłem uczyć języka wilamowskiego w młodzież wilamowską, znaczy no młodzież, oni byli wtedy parę lat młodsi ode mnie, ale ja zawsze na nich mówię, że są moimi dziećmi. Ale tutaj jedną z takich inicjatyw, poza tym, że uczymy w szkole też, znaczy to jest tylko, to jest tak nieoficjalnie w szkole, natomiast stwierdziliśmy, że dużo lepsze osiąga się efekty nie ucząc w szkole, tylko właśnie ucząc w domu, czy gdzieś tam, czy u nich w domu, czy organizując różne inne rzeczy. Na przykład tutaj mamy dwa kadry z Hobbita po wilamowsku. Powstała grupa teatralna, która wystawia spektakle w języku wilamowskim. No i tutaj właśnie tak bardzo się to spodobało, bo to pokazaliśmy podczas konferencji takiej międzynarodowej, że kilka razy nasza ta grupa wystąpiła w Teatrze Polskim w Warszawie tutaj i był ich, właśnie i to a propos to, co Nicole mówiła o ideologiach językowych, że ważne są te sądy o języku. Tak przed tym teatrem wiele osób mówiło, język wilamowski to jest język, którym można mówić, nie wiem, przy dojeniu krów, tak? A nikt nie myślał o tym, że to jest język, którym można właśnie przedstawić i my tak to trochę pomyśleliśmy, myślę, że nam trochę mieliśmy dużo szczęścia, ale wyszło nam to chyba dobrze, że zaczęliśmy od małego księcia. Trzeba było pokazać po prostu, że ludziom, że można zrozumieć ten język wilamowski, tak? Wiele osób mówiło, musicie zrobić napisy albo w ogóle nie zróbcie tylko dwie kwestie po wilamowsku, a resztę nie. Chodziło o to, że małego księcia każdy mniej więcej kojarzy, co tam się działo, więc jest to łatwo do przedstawienia. Potem zrobiliśmy Hobbita po to, żeby młodzież przyciągnąć, bo Hobbit był czymś na czasie, bo wtedy były premiery filmów i wtedy ten Hobbit był, dzięki temu się pokazało, o, można coś nowoczesnego zrobić. A kiedy już, że tak powiem, weszło to w wilamowską społeczność, że Wilamowski jednak się nadaje do fantastyki i do rzeczy nowoczesnych, to wtedy pokazaliśmy, że też literatura wilamowska może być fajna i zrobiliśmy Ufierweł, czyli spektakl, który na podstawie poematu, który napisał pewien wilamowianin w XIX wieku na podstawie Boskiej Komedii Dantego. A później pokazaliśmy znowu historię wilamowistą, trudną, jakby różne ideologie przełamy po drodze. No to jest właśnie zdjęcie z lekcji wilamowskiego, tak to mniej więcej wygląda. Jest to w domu, jakby przy stole i to jest bardziej na zasadzie rozmowy. Nie ma tablicy, nie ma klasy i to już myślę, że to dużo daje, bo często ta nauka języków w szkole, właśnie jakby inaczej uczymy się angielskiego, inaczej niemieckiego czy francuskiego, jak języków obcych, a inaczej właśnie chcemy nauczyć tego języka wilamowskiego czy śląskiego czy innego jako języka domowego. Jednak chcemy, żeby był to język w jakimś stopniu domowy, tak? Kojarzony właśnie z czymś bardziej intymnym niż z tą klasą i szkołą.
No i też organizujemy różne warsztaty. Zresztą ta młodzież sama, na przykład tu po prawej na dole, organizuje sobie Dzień Języka Wilamowskiego. Mamy w lutym Dzień Języka Ojczystego i to jest bardziej oficjalne dla naukowców, dla aktywistów. I jest też Dzień Języka Wilamowskiego, gdzie sama ta młodzież nasza powiedziała, chcemy, żeby to było bez żadnego grantu i bez żadnego uniwersytetu, chcemy to zrobić sami. I tak to cieszy, że oni to robią i że się im chce. Ja tylko na koniec powiem, że staramy się o status języka regionalnego. To jest, że tak powiem, bardzo ważne, bo to jest wiele pomocy, że tak powiem, i też tak ideologicznie jakby byłoby to dla Wilamowian takie zadośćuczynienie za te różne prześladowania i że jednak państwo polskie w jakiś sposób tych Wilamowian uznaje jako część siebie, no ale niestety mimo kilkuletnich starań nie udaje się. Znaczy, wielokrotnie pokazywaliśmy to na komisji, zresztą ostatecznie komisja to zaopiniowała pozytywnie, obecnie ta ustawa już jest chyba od prawie 2 lat u marszałka Sejmu i na razie nic się nie rusza. Także liczymy, że będą państwo trzymać za nas kciuki. Dziękuję. Mógłbym cię prosić o asystę w przewijaniu slajdów. Tak, oto bardzo niepłynnie przechodzimy do kwestii mazurskiej. Na początek oczywiście trzeba troszkę wspomnieć o tym, kim tak naprawdę Mazurzy są, a kim byli. To są kwestie już na dzień dobry bardzo trudne, ponieważ generalnie Mazurzy to była ludność ewangelicka zamieszkująca południową część Prus Wschodnich, czyli obszar od Ostródy, Działdowa aż po Ełk. Na północy najdalsze zakątki, powiedzmy, to są okolice Węgorzewa. Niektórzy jeszcze Gołdap zaliczają. W każdym razie jest to, powiedzmy, no niemalże połowa województwa warmińsko-mazurskiego. Ludność ta tak naprawdę w większości to potomkowie kolonistów z Mazowsza, którzy przenosili się na Mazury w XV wieku, później w XVI była taka większa fala i tak aż praktycznie ostatnia z tych fal to była druga połowa XIX wieku i to już była mniejszość katolicka, ponieważ proces asymilacji nie zdążył zajść na tyle daleko, żeby doszło też do konwersji, jeśli chodzi o wyznanie, więc było też kilkanaście procent mieszkańców tego regionu, którzy byli katolikami, ale generalnie kształt tego regionu, taki kulturowy obraz regionu kształtowali przede wszystkim ewangelicy. Mazurzy tak naprawdę od zawsze żyli w państwie najpierw pruskim, księstwie pruskim, potem przemianowane zostało to na królestwo, a w dalszym ciągu przekształciło się w państwo niemieckie, w cesarstwo i tak dalej. W związku z czym tak naprawdę Mazurzy nie mieli szczególnego kontaktu z myślą narodową polską. I to jest, myślę, istotna rzecz, ponieważ językowo mowa mazurska gwara, czy język to już jest kwestia debaty i pewnie przyjętej metodologii, ona tak naprawdę też razem z kolonistami w większości wywodziła się z Mazowsza. Jest bardzo bliska do mowy kurpiowskiej. Główna różnica polega na zmianach w gramatyce, w fonetyce i w leksyce, czyli w słownictwie, które było zaczerpnięte w dużej ilości z języka niemieckiego, z lokalnych gwar, czy też z urzędowego niemieckiego Hochdeutsch. I tak oto ci Mazurzy żyli sobie przez kilkaset lat gdzieś pomiędzy tymi dwiema wielkimi kulturami jako społeczność pogranicza. Świadomości jako takiej Mazurzy długo nie mieli. To naprawdę wydarzyło się stosunkowo niedawno, bo mniej więcej w połowie XIX wieku, kiedy powstały takie stowarzyszenia jak Korporacja Studencka Korps Mazowia, która zrzeszała studentów wywodzących się z Mazur w Królewcu studiujących. Później powstawały kolejne organizacje, to jedne bardziej propolskie, inne bardziej proniemieckie, ale powiedzmy w jakimś stopniu wplatające też elementy regionalne. Ale dzięki temu Korps Mazowia pojawiły się barwy mazurskie regionalne, takie, które mamy u góry, czy w górnym prawym moim rogu z mojej perspektywy. Czyli od góry licząc jest to błękit, potem biel i czerwień. Są to tak naprawdę barwy inspirowane rewolucją francuską. Przynajmniej tak deklarowali studenci Korps Mazowia, którzy tę flagę opracowali. Aha, a to jest w ogóle współczesna wariacja na temat tego, jak mógłby wyglądać herb mazurski, ponieważ tak naprawdę herbu mazurskiego nie było, były barwy,
regionalne, a na to jest tak naprawdę nałożony herb Prus Książęcych. A to S to jest, tak jak w herbie Prus Książęcych, symbol od króla Zygmunta, który był zwierzchnikiem Prus Książęcych. Więc to w sumie opracowywaliśmy to wspólnie, taką propozycję wraz z kilkoma jeszcze innymi osobami. Chcieliśmy tutaj pokazać, że z jednej strony mamy pewien szacunek do tej tradycji, do regionalnej też Prus, ale jednak pokazujemy, że to jest w pewien sposób rzecz związana z pewnym lojalizmem wobec państwa, ponieważ no, Prusy książęce były jednak podmiotem nie niezależnym, a pod lennem polskim. Mógłbym cię prosić o... dziękuję. Tutaj mamy właśnie taką mapę, która przedstawia najczęściej, Mazury w najczęściej rozumianym zasięgu. Tak naprawdę debaty są bardzo różne na ten temat. Okolice Ostródy to tak naprawdę był inny obszar gwarowy, ponieważ tam funkcjonowała gwara ostrucka, która miała nieco inne pochodzenie. Pewne cechy wspólne, ale jednak najważniejszej nie było, czyli mazurzenia. Mazurzenie to była taka cecha, że odpowiedniki polskiego ży wymawiano jak zy, czy jak cy, szy jak sy, dży jak dzy, czyli zyto, saś albo saw, muzili i co tam jest, co muzili. No tak jak ja teraz dowaję muzie. Można przełączyć, bo to nie będę się w kwestie dialektologiczne może tak zagłębiał. Tutaj mam przykład pierwszego słowniczka internetowego, ponieważ będę chciał przede wszystkim skupić się na działaniach współczesnych na rzecz rewitalizacji, żeby też pokazać, że wielką szansą dla mowy mazurskiej, ponieważ Mazurzy w większości wyjechali, a ci, którzy zostali, żyją w dużym rozproszeniu, wielką szansą dla społeczności mazurskiej jest internet, nowe media. I to jest słowniczek bardzo amatorski, właściwie lista słów autorstwa notabene polskiego senatora Erwina Kruka, który był Mazurem z pochodzenia. Robił ten słowniczek w ramach Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego. I tak naprawdę to słowa, które on zebrał, to były słowa od jego znajomych, takie, które on sam pamiętał, w takiej formie fonetycznej też, którą ktoś tam pamiętał, on lub inni, więc no, nie ma tu praktycznie żadnego wysiłku kodyfikacyjnego, no tak naprawdę to jest suma jakichś idiolektów, bym tak to nazwał. Ale jest to jednak pierwsza taka inicjatywa, która działa się tak naprawdę już w 2007 roku, jeżeli pamięć mnie nie myli. Później były kolejne aktualizacje. Drugim takim słowniczkiem, który w sumie był wydany papierowo, ale także krążą w internecie jego skany, nie do końca chyba w sumie legalnie, ale też jest to słowniczek bardzo istotny, ponieważ jest to pierwszy słowniczek, w którym mamy pewne zalążki próby kodyfikacji tej mowy, a przynajmniej stworzenia jakiejś ortografii, która byłaby konsekwentna, która może nie trzymałaby się tak ściśle kwestii fonetycznych, czy może jakichś nierówności fonetycznych, tak to nazwę, jakichś niekonsekwencji fonetycznych, a jednak z wyrównanymi formami do zasad, czyli na przykład mazurzenie było stosowane zawsze w tym słowniczku, tam gdzie powinno być stosowane, mimo że frekwencyjnie podczas badań oczywiście tak nie wychodzi, bo Mazurzy mówią tak jak, no, może nie tak jak czują, ale tak jak zostali nauczeni i tak jak dostosowali swoją mowę w ciągu wielu lat mieszkania w państwie polskim do języka literackiego. Można teraz dalej. No, niestety nie zamieściłem tutaj screena z wnętrza tego słownika Gintera Dondera, o którym tutaj wspomniałem, ale był to słowniczek mazursko-polsko-niemiecki. On był wydany dzięki Stowarzyszeniu Niemieckiemu w Ełku oraz odpowiednikowi temu Ełckiego Stowarzyszenia w Niemczech. Tutaj mamy pierwszy komiks tak naprawdę po mazursku. On był wydany przy współpracy z władzami Szczytna, czyli tutaj już mamy pewne zalążki współpracy z samorządami. Część językową opracował pan Dietmar Serafin, który jest właściwie jednym z ostatnich native speakerów mazurskiego. To się nazywa ten komiks Abenteury mazurskich pofejdoków,
czyli przygody mazurskich pofajdaków, ale tak naprawdę to pofajdok to był ktoś, kto próbował być cwany, ale trochę mu nie wychodziło i w sumie był taki trochę nieudacznik, ale bardzo, bardzo uważający, że on jest tak naprawdę bardzo sprawną osobą, która odnosi sukcesy. I tam z boku mamy przykłady słówek, które znajdują się na końcu tego komiksu. Wypisane te słowa, które tak naprawdę pochodzą albo z niemieckiego, albo są dosyć trudne. Tutaj też nie mamy tak naprawdę żadnych prób standaryzacji tej mowy. To jest tak naprawdę idiolekt pana Dietmara, ale już widać, że mamy pewne próby adaptacji mazurskiego do nowoczesnych pomysłów. Tutaj mamy konkurs mowy mazurskiej w Kętrzynie, w którym od kilku lat biorę udział jako juror. Jest to inicjatywa też w sumie wyjątkowa, ponieważ bardzo wychodząca na zewnątrz. Tam przyjeżdżają dzieci z całego powiatu, które w większości tak naprawdę pochodzenia mazurskiego nie mają, ale zapoznają się z tą mową dzięki temu konkursowi. Są też tacy rutynowi, bym powiedział, uczestnicy, którzy przyjeżdżają, zgarniają wszystkie najlepsze nagrody rok po roku. I w sumie jest to pewna nadzieja, jeżeli się słyszy mowę mazurską na tyle płynną u tych dzieci, że w sumie można byłoby pomylić z native speakerem taką osobę. Oczywiście są to wyuczone fragmenty tekstu, to nie jest mowa swobodna, ale to już jest coś, co daje pewną nadzieję na przyszłość. Ten konkurs, tutaj mam akurat screen z 8 konkursu, ale w tej chwili mieliśmy już bodajże 11, była 11 edycja w tym roku i nic nie wskazuje, by miała to być ostatnia edycja. Średnio co roku w takim konkursie bierze udział 20-30 dzieci. To myślę nie jest wcale taki zły wynik jak na temat tak bardzo zapomniany jak Mazury. Tutaj mamy przykład kolejny też z powiatu kętrzyńskiego, czyli mazurska palinocka. Palinocka to jest noc świętojańska po mazursku. Tutaj właściwie elementy mowy może były mniej obecne, chociaż też zdarzały się, ponieważ stowarzyszenie, które to organizuje, Mazurska Kosaczewina, wzięła sobie za punkt honoru, że wszystkie ich widowiska będą po mazursku w tej części oficjalnej, a również pieśni ludowe. Ale to też jest pewien przykład integracji z lokalną społecznością i pokazywania tej mowy lokalnej społeczności, ponieważ znów no, Mazurzy stanowią pewnie 1-2% w tym obszarze, jak wszędzie, a przychodzą wszyscy, bo jest kiełbaska, bo jest ognisko i przy okazji ktoś tam coś zaśpiewa po mazursku, prawda? W tej chwili ta palinocka już nie jest organizowana, ale to bardziej wynika z przyczyn osobistych, jeśli chodzi o organizatorów, więc myślę, że znaczy po prostu osoba, która przede wszystkim to organizowała, prezes tego stowarzyszenia, ma teraz kilka innych spraw na głowie, ale obiecała, że do tego wróci. Po prostu doktoryzuje się. I to nie jestem ja. Tutaj mamy naszą mazurską śpiewaczkę Olę Turkiewicz, która zaśpiewała jeden z pierwszych coverów nowoczesnych piosenek. Ona zaśpiewała po mazursku piosenkę do Pocahontas. Czyli do Pocahontas, to jest, jak to po polsku, kolorowy wiatr, tak? Tak. Słucham? Jeżeli mamy to połączenie z internetem, można na YouTube spróbować, ale nie wiem, czy się uda. Ale właśnie, wszystkie te nasze działania tak naprawdę są dostępne online. Jeżeli sobie ktoś w YouTube pisze mazurskie słówko na dziś na przykład, albo Związek Mazurski, to znajdzie te nasze różne inicjatywy. Takich coverów było kilka. Pierwszy cover to był z Krainy Lodu, to jest taka powiedzmy już bardziej nowoczesna bajka, czy tam film animowany. A w przygotowaniu są jeszcze kolejne dwa covery, niezwiązane z Disneyem ani z żadną ich produkcją. Powiem tylko, że jedna to jest piosenka Adele, a druga to jest piosenka Pink, która będzie zaśpiewana po mazursku przez dwie kolejne śpiewaczki. A tutaj mamy właśnie taki screen z tego klipu.
Zamieściliśmy oczywiście na dole napisy, bo to oczywiste, że ze słuchu nie wszyscy by zrozumieli. Myślę, że po przeczytaniu napisów i połączeniu tego ze słuchem już coś się zaczyna w głowie klarować. No tutaj jest taki przykład właśnie, ty dumas, co twój land, gdzie trępnie snogo. I to pokazuje tak naprawdę całą istotę tym, czym jest mazurski. Jest trochę germanizmów, jest trochę fonetycznych cech typowych dla dialektu mazowieckiego i przez to dla gwary mazurskiej. I ostatecznie, tu akurat chyba archaizmów takich nie widzę, ale ważną cechą też mazurskiego było to, że korzystali z wielu archaizmów zapożyczanych z, chociażby z Biblii Gdańskiej, która była podstawowym polskojęzycznym dziełem dla każdego Mazura obok kancjonału. Czyli polszczyzna XVI-XVII wieczna, która była punktem odniesienia i takim pewnym wzorem, do którego dążyli Mazurzy, to wpływało na to, że pewne cechy językowe się konserwowały u Mazurów. Tak, tutaj mamy właśnie z tej Krainy Lodu. Tutaj już w sumie chyba troszkę mądrzej, że na dole jeszcze jest tłumaczenie, bo jednak nie wszyscy rozumieją wszystko. Dobry dziewca, ty zawdy musisz być, jo, możemy jechać dalej. A tutaj mamy z profilu Mazurskie Słówko na Dziś, z profilu na Facebooku. To jest profil, który założyłem bodajże w 2012 bądź 2011 roku. Jego głównym celem jest przy pomocy różnych plansz pokazywać konkretne zwroty, słówka, cechy językowe. No i tutaj mamy coś, co znalazłem zupełnie przypadkowo w źródłach, a nie już w mowie żywej, w źródłach, które posiadamy dzięki profesorowi Doroszewskiemu, który w latach 50. ze swoją ekipą badał ten teren. I on uzyskał właśnie taką odpowiedź na pytanie, jak po mazursku pyta się o godzinę. Siła, zegier, czyli dosłownie to jest kalka z niemieckiego wie viel Uhr. Siła to jest ile po mazursku, zegier to zegar. A tutaj kolejny właśnie taki coś a la mem, wstawiony na mazurskie słówko, statki Schrödingera, statki, czyli naczynia, w tym samym czasie potłucone i niepotłucone, as rozemkniesz dźwirki, czyli są stłuczone i niestłuczone do tego momentu, aż przekonamy się, otworzymy drzwi, tak jak z kotem Schrödingera, który nie wiadomo, czy żyje, czy nie żyje do momentu, aż otworzymy pudełko. Tu są już takie może bardziej zorganizowane inicjatywy, czyli Mały Książę po mazursku, z ortografią, którą opracowywaliśmy i nad którą się kłóciliśmy przez dłuższy czas. Konsensusu no, oczywiście do dzisiaj nie ma, ale już część osób się przekonała. A obok czasopismo Cech, które rok temu wystartowało, w tej chwili szykuje się numer 4. Jest to czasopismo właściwie w większości po polsku, ale zawiera także teksty po mazursku. Tekstów po niemiecku jeszcze nie udało mi się uzyskać. A to wynika chyba głównie z tego, że niemieckojęzyczne teksty pisane przez Mazurów po prostu trafiają do na przykład Mazurischen Storchen Post albo inne tego typu mniejszości niemieckiej wydawnictwa. Tutaj jest przykład okładki książki, którą wyda Związek Mazurski we współpracy też ze Szczytnem. Pomagałem właściwie przy tym słowniku tylko jeśli chodzi o ortografię, czyli różne słowa z różnych obszarów i z różnych źródeł staraliśmy się skupić do jednej ortografii, tak żeby to były pewne zalążki kodyfikacji. Czy jest to próba ujęzykowienia mazurskiego? Tego pewien nie jestem, ja sam osobiście. Raczej uważam po prostu, że we współczesnym świecie, przynajmniej w Europie, takie zanarchizowanie zapisu nie prowadzi do podwyższenia prestiżu na przykład, a prestiż to jest rzecz, która, niski prestiż to jest rzecz, która zabija języki w Europie. I tutaj myślę też troszkę, dlatego troszkę życzeniowo jest użyty termin język mazurski w tym, na tej okładce. To jest może troszkę kreowanie faktów, ale zobaczymy właściwie, czy coś z tego wyjdzie, czy kiedykolwiek mazurski będzie takim pełnoprawnym językiem. Aha, i to jest właściwie koniec mojej prezentacji. Jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej inicjatywie, której tutaj nie zamieściłem, bo jest dosyć świeża. Mianowicie, podobnie w sumie jak z waszym językiem, czyli ta klawiatura na Androida, która można po mazursku pisać na Androidzie, czyli w smartfonach. Po prostu skontaktowałem się z osobą z Microsoftu, która tworzy te klawiatury w wielu językach. Pokazałem, jakie mamy litery po mazursku, przekazałem bazę słówek. On na tej podstawie opracował jakiś sposób przewidywania, jakie słowo będzie następne używane na podstawie tej bazy tekstów.
I tym sposobem wiem, że co najmniej kilkanaście osób z grupy Mazurska Gadka na Facebooku no, napisało do mnie, że no, odetchnęli, bo tak naprawdę nigdy sami by się tej ortografii nie nauczyli, a tak to się po prostu wzrokowo nauczą. Fajnie by było też jeszcze, gdyby konkretne diakrytyki utożsamili sobie z konkretnymi dźwiękami, ale no, myślę, że to przyjdzie po prostu w miarę praktykowania i wyzwaniem też jest, żeby jak najwięcej było głosowych treści, czyli nagrań na przykład na YouTube albo coś a la radio, albo podcast, to jeszcze jest melodia przyszłości. A jeszcze jedna rzecz, która może się wydarzy w tym roku, jeżeli dobrze pójdzie, to będzie elementarz mazurski, ale tu już nasze kochane ministerstwo musi złożyć podpis, bo zaakceptowali, ale jeszcze nie podpisali. Czekamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak Państwo widzicie, te działania, które są prowadzone, bardzo często one są prowadzone przez pojedynczych ludzi, takich, którzy mają w sobie pasję i chęć, żeby jakiś język, jakiś dialekt, jakąś mowę ocalić, żeby coś z nią zrobić, żeby zarazić inne osoby do tego, żeby chciały się tym językiem posługiwać. Dziękuję, miłego weekendu, dziękuję za przybycie moim kolegom z Instytutu, że dzisiaj przybyli, również z Wilamowic. Też dobranoc i miłego wieczoru. Thank you.